Dzień dobry, witam w kolejnej odsłonie kursu programowania mikrokontrolerów SMT32F4. W tej części kursu chciałbym przedstawić, jak zbudować sobie środowisko programistyczne dla Ubuntu. Na pierwszy ogień pój chciałbym, ten, pójdzie Eclipse, czyli IDE, które posłuży nam do programowania mikrokontrolerów. Ponieważ domyślna dystrybucja Ubuntu zawiera starszą wersję IDE niestety problem ze starszą wersją jest taki, iż nie można zainstalować na niej pluginu GNU -RM. Dlatego niestety jesteśmy zmuszeni do pobrania Eclipse z strony internetowej i rozpakowania, zainstalowania ręcznie. Żeby pobrać Eclipse ze strony, żeby pobrać Eclipse należy wejść na stronę https://eclipse.org/downloads i wybrać wersję dla programistów C++, czyli Eclipse IDE for C++ developers. Oczywiście odpowiednio dla swojego systemu. Po pobraniu tej wersji, po pobraniu tej wersji należy e, pobrany plik rozpakować do katalogu opt. Jak widzicie tutaj jest już rozpakowany Eclipse. Tak to wygląda. I praktycznie na takim rozpakowaniu mogłoby się zakończyć, ale ważną, jeszcze bardzo przydatną rzeczą jest stworzenie sobie skrótu, który ułatwia bardzo uruchamianie. Aby stworzyć skrót w środowisku Ubuntu, jedną z dróg jest stworzenie pliku w katalogu User, Sharp, Application. application. Tutaj są wszystkie skróty. Nasz skrót będzie się nazywał Eclipse Desktop. Eclipse Desktop. F4. Oto przykładowa treść takiego pliku. Przy parametr exec zawiera pełną ścieżkę do pliku wykonywalnego. Opt Eclipse Eclipse. Ikonka. Opt Eclipse ikon xpm. Reszta mniej ważne rzeczy po stworzeniu takiego pliku menu Eclipse pojawi nam się w Daszu Ubuntu. Kolejną rzeczą już po zainstalowaniu Eclipse i stworzeniu pluginu i stworzeniu skrótu jest zainstalowanie pluginu GNU -RM, który jest, będzie odpowiedzialny za kreowanie projektu. Aby taki plugin zainstalować wchodzimy do help install new software. ADD, tutaj GNU wpisujemy. W pole Location wklejamy ścieżkę do jak gdyby repozytorium Eclipse. Można znaleźć na Google, wystarczy wpisać instalacja pluginu GNU -RM. pojawi się drobna instrukcja. Tutaj wklejamy ścieżkę do tego modułu dajemy dodajemy OK. Automatycznie się nam pojawi i oprogramowanie do zainstalowania. Oczywiście już mam część z tych pakietów zainstalowanych. Jeżeli można się. Od... To są właściwie nie zainstalowane Wybiorę jeden z tych części jeszcze. J-Link, Freescal to nie potrzebuję, bo to jest inny rodzaj mikrokontrolera. To też jest inny rodzaj, więc jeszcze jedną część next. I sobie można doinstalować akcept. Tylko, że w przypadku e, świeżej instalacji, należy wybrać praktycznie wszystkie poza nieużywanymi, po, poza tymi, których na, ewidentnie nie potrzebujemy. Eclipse się zestartuje, pluginy są zainstalowane. Kolejną ważną rzeczą, Poza, po tym, jak już gdy już mamy Eclipse'a prawidłowo zainstalowanego, jest zainstalowanie kompilatorów RM do procesora, ponieważ znów pojawia się mały problem. W Ubuntu oczywiście znajduje się odpowiednia paczka. GCCRM, non ABI, znajduje się odpowiednia paczka, jednak z tą paczką jest pewien problem, gdyż nie zawiera ona wsparcia dla biblioteki standardowej. I przez co programowanie, o ile programowanie w C sprawuje się bardzo dobrze, o tyle w C, właśnie z powodu braku biblioteki standardowej są małe problemy. Dlatego, aby zainstalować odpowiedni kompilator, można posłużyć się wersją z innego repozytorium, i tak na przykład chciałbym przedstawić repozytorium TerryGo. Repozytorium, w, które, w którym a właśnie jest zrobiona już poprawna wersja kompilatorów GCC, właśnie z biblioteką do C. Jak to zainstalować? Tu jest napisane to w czterech krokach, cztery dodatkowo polecenia. Odinstalowanie tej, jeżeli ktoś miał zainstalowaną wersję z oryginalnego repozytorium odinstalowanie, dodanie repozytorium, teryglo, sudo apt update czyli aktualizacja, sudo apt install, czyli instalacja już konkretnej wersji. Jak się przekonać jaką wersja jest najnowsza? A mianowicie można wykonać polecenie apt-cache show abi po wciśnięciu enter dowiemy się że mamy dostępne dwie wersje. O, ta jest to oryginalna z repozytorium Ubuntu 493 SVN, a to jest, a to jest repozytorium, e, repozytorium tego dodanego. I to tą wersję należałoby zainstalować w sposób tak, jak tu jest to napisane. Gdy już zainstalujemy wersję tego kompilatora, praktycznie nie powinniśmy mieć problemu ze skompilowaniem projektów C++. I jeszcze ważną rzeczą jest debugowanie. Aby móc Aby móc debugować, potrzebny jest nam pakiet OpenOCD. Również ten pakiet dostępny jest w repozytorium Ubuntu. Instalujemy go za pomocą polecenia SUDO: install OpenOCD. Oczywiście ja już mam go zainstalowanego. Po zainstalowaniu pakietu OpenOCD należy podłączyć mikrokontroler do portu USB procesora oraz sprawdzić, czy nam się odpowiednio komunikuje. Wykonać to można komendą. OpenOCD -F i, poda, i następnie ścieżka do pliku konfiguracyjnego naszej płytki Discovery. Normalnie, jeżeli ktoś ma oddzielny kompilator i oddzielną płytkę, musi podać w tym dwa parametry. Pierwszy to plik konfiguracyjny programatora debuggera, drugi to plik konfiguracyjny dotyczący procesora. Jeżeli to jest zestaw Discovery, wystarczy podać ścieżkę do jednego pliku konfiguracyjnego, który de facto zawiera obydwie te konfiguracje. Po odpaleniu, oczywiście z procesorem się wszystko ładnie połączyło, mi, bo wam nie bardzo na pierwszym, na pierwszym razem, z prostego powodu e, brak dostępu z poziomu użytkownika do z poziomu użytkownika do urządzenia portu. Dlatego za pierwszym razem, aby sprawdzić poprawność w ogóle mikrokontroler odpowiada, proponuję użyć SUDO. W tym momencie, nawet jeżeli użytkownik nie ma, nie ma odpowiednich uprawnień, sudo powinno udać się połączenie z mikrokontrolerem bezproblemowo. Jak teraz, jak teraz zrobić, sprawić, by zwykły użytkownik również mógł korzystać z debadżera? Na, aby to sprawić, należy stworzyć plik. Należy stworzyć plik o następującej treści: sudo edit editor jakiś tekstu etc udev i nowe t. Oto przedstawiam plik o treści. Oczywiście ważne są te id products i vendor products. Aby to uzyskać, te dwie zmienne należy wykonać polecenie ls usb i w tym momencie tutaj stlink v2 mikrokontroler jedna id jedna id 3748 to jest to drugie 0483 to jest to w tym momencie po resecie Powinno nam się bez problemu po stworzeniu tego pliku i zapisaniu pliku o takiej treści, i zapisaniu powinno nam przy następnym uruchomieniu komputera, przy resecie, powinno nam bez problemu móc odpalić się OpenOCD w trybie do debugowania. Jeszcze na wszelki wypadek, ważną rzeczą jest, że można sprawdzić. Można sprawdzić. Chwileczkę jeszcze raz. Można sprawdzić, czy nasz użytkownik należy do grupy Plugdev. Jeżeli nie, to dopisać. Jak takie coś sprawdzić? PSU do MC. Grup. 4 o, plug dev Jeśli nas użytkownik w tym wypadku tygrysy nie należy, no po prostu go dopisujemy, jeżeli już jesteśmy tutaj w tym katalogu, a chcemy korzystać z urta czyli sportu szeregowego. Również ważną rzeczą jest, aby dopisać się do grupy dialab Dialaut. O, tutaj. Również dopiszemy od razu przy okazji tutaj użytkownika, co spowoduje, że chcąc komunikować się z mikrokontrolerem przez port szeregowy, również nie będziemy musieli robić drugi raz tego samego. Po prostu uzyskamy dostęp z poziomu użytkownika również do portu szeregowego. Oczywiście, zapisz i reset powinien te ustawienia. Przyjąć. Gdy już mamy wszystko, co, co niezbędne, czas spróbować utworzyć nowy projekt. Aby utworzyć nowy projekt, należy file new C Project. Tworzymy projekt w C. Oczywiście pojawia nam się tutaj już e, właśnie dzięki zainstalowanemu pluginu, pluginowi GNU pojawiają się nam opcje odnośnie naszego procesorka projekt nazwiemy tymczasowo test SMT32F4 to jest nasz procesor to jest nasza klasa procesorów dalej wybieramy dokładny typ tego procesora 407 to jest procesor Układzie Discovery. Akurat e, clock się zgadza. Tu możemy wybrać, czy chcemy sobie przykładowo stworzyć pusty projekt, czy projekt diody migającej. Niech będzie. Resztę zostawiamy. No trace, output, freestanding. Domyślnie. Dajemy next, 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 finish. utworzył się właśnie prosty pusty się właśnie projekt projekt który jest projektem diody migającej projekt ten jak widzimy zawiera kilka błędów na razie się tym nie będziemy zajmować ponieważ są to błędy wynikłe z powiedzmy z twórcy Twórcy, twórcy, twórcy pluginu GNURM w swoim projekcie diody migającej zastosowali standard C11. Jak widzimy, zmienne charakterystyczne dla tego typu standardów, zresztą nie tylko, inicjalizacja tablicy. Jest kilka takich właśnie chwytów charakterystycznych dla języka C11, dlatego generuje to błędy tutaj. Ale projekt w zupełności stuprocentowo się kompiluje. Proszę, Project, BALT project. Kompilacja. O, plik został poprawnie zbudowany. Projekt został skompilowany. Nie ma problemów. Błędy wynikają po prostu z samego niedostosowania Eclipsa do. C++11. Jeżeli będziemy pisali projekt od podstaw starszej wersji, te błędy nie powinny się pojawić. Aczkolwiek przykład jest bardzo pouczający, po, polecam się z nim zapoznać. Po zbudowaniu projektu można ten projekt wgrać do mikrokontrolera, ale najpierw trzeba sobie jeszcze skonfigurować debugger, debug configuration, open ocd. Open OCD debugging. Wybieramy jedną z tych domy konfiguracji teoretycznie. I tutaj przeglądamy kolejne komendy. Pierwsze co? Należy wkleić za pierwszym razem, bo następne już będą nie, będzie się pojawiały domyślne, to właśnie, e, w kata, właśnie w opcji debugger w katalogu config. W tym w polu config należy dodać, należy dodać ścieżkę do pliku konfiguracyjnego OpenOCD naszej płytki testowej, czy naszego procesora i naszego, naszego deba, nasz debadger Co tutaj mamy jeszcze z ciekawych rzeczy? To można wyłączyć. Włączenie powoduje, że na konsoli debuggera pojawiają się napisy, które mogą być wysyłane przez funkcję print, Nie jest to potrzebne. Ważną rzecz: load symbol, load executable, czyli de facto załaduje nam plik wykonywalny do pamięci procesora, załaduje symbole. Prerun reset, no i zatrzyma się funkcji main. SegBrain add funkcję main, czyli de facto tak, taka konfiguracja jak tutaj. Jest w zupełności wystarczająca. Spowoduje on załadowanie, załadowanie programu do mikrokontrolera i zatrzymanie na pierwszej linii funkcji main. Można w tym momencie krokowo wykonywać instrukcje, aby sprawdzić, jak działa dane dane. Dany program widzimy, aktualnie inicjalizują się cztery diody, i w tym momencie tutaj turn on, już powinno się po kolei zapalać. Zapaliła się dioda zielona, zapaliła się dioda czerwona i tak dalej, i tak dalej. Możemy krokowo wykonywać program. Ja w tym momencie puszczę play, i w tym momencie domyślny program. Eclipse pracuję już na mikrokontrolerze, niestety nie mam kamerki, żeby Państwu pokazać. Dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam na kolejne kursy w najbliższym czasie. Do zobaczenia, szczęść Boże wszystkim.